Hej, witajcie ponownie. Znów nas nie było dłużej niż planowaliśmy. Niestety taki okres mamy komunijno-wakacyjno-sesyjny, że niestety wiele się dzieje, szczególnie obecnie u Oskara. Dlatego też po pierwsze znów zaliczyliśmy lekką obsługę, za co przepraszamy. A po drugie, dlatego też jestem w studiu dzisiaj samotny jedynie z naszym gościem, a Oskar zajmuje się innymi sprawami, ale wróci, mamy nadzieję, już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko mu się ułożyło i mam nadzieję, że nie będziecie zbyt mocno tęsknić, szczególnie, że mamy dzisiaj w studiu osobę wyjątkową, bo dwóch i ten trzeci to jest podcast, a konkretnie podcast o grach, związany z grami, a mamy dzisiaj w, jako gościa osobę, która tak naprawdę rozpoczęła cały ten, ten ruch podcastowo-growy w Polsce już prawie 10 lat temu i pewnie kojarzycie już o kim mowa. Jeżeli nie, to pozwolę się naszemu gościowi przedstawić. Ja nie zdradzę tym razem Twojej tożsamości, tylko Ty proszę, powiedz nam, kim jesteś, co robisz, czy, czy to prawda, że jesteś? Myślę, twarzy, że ze względu na to, że pewnie osoby już czytały i opis odcinka i, i jakieś tam inne te, to już, prawda, ta, ten element niespodzianki. Pewnie gdzieś na, na tym etapie nie istniał, ale e, bardzo mi przyjemnie gościć e, w Twoim pod, w Waszym podcaście. Nazywam się Damian Parfaka Dachman. Nagrywam fantazmagierię. E, właściwie możemy zmienić teraz nazwę e, dwóch i ten trzeci na ten i tamten. E, w każdym razie, w każdym razie, e, ja bardzo dziękuję za te miłe słowa, e, aczkolwiek e, nie przypisywałbym sobie całej e, zasługi e, tej tworzenia podcastu podcastów o grach w Polsce, bo jednak e, e, mimo, że e, jesteśmy fan, jako fantasmagieria najdłużej wciąż nadającym e, podcastem, to w tym samym okresie, parę miesięcy wcześniej, e, tak no, przynajmniej pół roku, powstała Poligatka i Poligatka e, jakby dzierży e, no, te, 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 te słuszne miejsce jako ten pierwszy polski podcast o grach, bo oczywiście podcasty w ogóle jako, jako zjawisko pojawiło się już też wcześniej, ale Poligatka była pierwszym podcastem, później była, nie wiem, czy kojarzysz Załogę G, taki magazyn. Taki Easy Konczarski? Tak, znaczy to był magazyn, który dawno, dawno temu istniał, to jeszcze pod koniec lat 90. Funkcjonował później też przez początek lat 2000 -tych. I później mieli przerwę i powstał właśnie serwis Załogę G, który prowadził też m.in. Juliusz Konczarski i Zbyszek Jankowski. Zbyszek jest teraz no, taka notabene redaktorem. O Eurogamerze, tak? Słucham, tak, jest redaktorem naczelnym polskiego Eurogamera. I tam stworzyli właśnie e, też serwis, bo, już mniej jako magazyn, tylko bardziej właśnie taki serwis o grach. I tam był podcast za OGG. Później przemianowali stronę na GameHot i jakby Poligatka, GameHot i Fantasmagiera to były takie e, trzy podcasty, które powstały jakby w, w bardzo podobnym okresie. No i. Powiedzmy, Fantasmagiera no to z różnymi perturbacjami, ale przetrwała i no, właściwie to w prawie 9 lat nadajemy. Ta Fantasmagieria powstała z inspiracji Gamehotem albo Poligatką, albo jeszcze podcastem jakimś zagranicznym? Czy to był projekt, który pojawił się tak zupełnie niezależnie w Twojej głowie? Znaczy, najpierw spotkałem. Juliusza po latach, prawda, nie miałem z nim takiego stałego kontaktu, ale okazało się, że jakby Xbox Live łączy ludzi lepiej niż Nokia, i w, w pewnym okresie okazało się, że ludzi, którzy mają Xboxa 360, jeszcze wtedy, w tamtym okresie nie było na tyle, żeby, żeby to była jakaś taka bardzo rozrzucona społeczność. Więc jak ktoś się wcześniej z kimś znał, no to słuchaj, wiesz, że Kat ta osoba, czy tamta osoba ma, ma Xboxa, więc jak coś, to możecie się zgadać na live, no i wtedy akad. Jakby nawiązałem ponowny kontakt z Juliuszem. Dowiedziałem się, że właśnie prowadzą tą za załogę G, że później właśnie będą prowadzili gamehota. Zupełnie wtedy nie wiedziałem o, o poligami. Jakoś tak się nie interesowałem tym. I dopiero już mi uświadomił, że też jest taki podcast jak właśnie poligatka. I widząc, jak, jak fajnie im wychodzi wiesz, ten, ten Hot doszedłem do wniosku, że też mógłbym spróbować, bo to było tak, że to był bardzo, to były początki, prawda? Oni nagrali tam kilka odcinków, i ja doszedłem do wniosku, że czemu nie, czemu nie spróbować? Szczególnie, że ja bardzo dużo podcastów w ogóle zagranicznych słuchałem. To jest ja nie wiem, czy, czy jak, jak na przykład wygląda u ciebie słuchanie podcastów, jak kiedy ty zacząłeś słuchać podcasty. Bo wspomniałeś, że dwa, tam nie wiem, czy przed rozmową chyba przed odcinkiem, że w 2009 polskie podcasty, ale czy słuchałeś, na przykład wcześniej? zagraniczne, albo w ogóle się interesowałeś tym. Nie, nie, ja zacząłem podcasty od słuchania właśnie podcastów o grach i fantasmagierii i poligatki dopiero potem rozszerzyłem takie jakby swoje zainteresowania. Jakieś dwa czy trzy lata temu też na inne tematy, ale jakby moja przygoda zaczęła się właśnie z polskimi podcastami growymi, a u Ciebie jak no właśnie, było? Właśnie, bo moja zacząłem? główna inspiracja to jednak są podcasty zagraniczne, ale to jest, to nawet zanim oficjalnie podcasty zostały nazwane podcastami, lubiłem po prostu słuchać audycji radiowych i kiedyś Winamp, bardzo popularny swego czasu odtwarzacz muzyczny, szczególnie jak ktoś miał setki bajtów mp 3 to każdy kojarzy, prawda, Winampa. Nawet jeszcze, jeszcze dzisiaj chyba jest w użyciu, ale chociaż pewnie tak, mniej. Tak, tak. Ale była taka wtyczka do, do, do Winampa, która pozwalała posłuchać radia. To takie shoutcasty i tak dalej. I było takie radio właśnie o krach. Ono było wtedy sprofilowane, o ile mnie pamięć nim byli pod... Znaczy oni nam najczęściej komentowali jakieś informacje związane z Half-Life'em, z Half Life'em -Life drugim, w ogóle też z z Steamem. I to było. To wciąż temat lotny. Tak, bardzo temat lotny i to były to, były, to był okres jakiś 2004-2003. Mi się wydaje, że, że coś koło tego. Mi już zupełnie umknęła nazwa tej, tej audycji, ale to było właśnie na zasadzie takiego podcastu. Tylko, że po prostu. Był, ten podcast był bardziej robiony jak audycja radiowa. Spotykano się właśnie w takim studiu, rozmawiano o pewnych nowinkach, jakieś tam informacje na temat właśnie Almeida. Później to było bardziej temat środów, było krach i tak dalej. No i później był taki okres, że kiedy podcasty zaczęły być popularne, jakby ten system tak zwanego tej dystrybucji plików audio poprzez rss -y który został stworzony między innymi przez człowieka, który do tej pory nagrywa podcasty Adam Curry. Nie, wiem czy kojarzysz takie nazwisko. Nie wiedziałem, że to on stworzył RSS. -y, znaczy on nie stworzył RSS-ów. RSS, RSS -y stworzył i tutaj mogę przekręcić nazwisko i jeśli, jeśli tak zrobiłem to przepraszam. David Winner chyba. I Adam Curry po prostu poprosił go, żeby do RSS-ów dorzucił możliwość załączania do plików audio, tak żeby żeby to było i później z, z tych właśnie specjalnych RSS-ów, to byłaby była wersja, nie 092 RSS-a, który po prostu pozwalał załączać jakieś tak zwane dodatki, no nie, załączniki do, 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 do tego filu. No, został stworzony taki system subskrybowania właśnie plików audio. I, i od tego czasu to zaczęło się popularyzować, i był pierwszy, pierwszy taki podcast, który ja pamiętam, growy, który był takim prawdziwym podcastem, to był Hotspot. Na Game i to w tym starym GameSpocie, jeszcze którego prowadził e, Greg Kasawin, e, Jeff Kertzman, e, Ryan Davis, czyli ci ludzie, którzy później też odeszli po tym słynnym skandalu do The Giant Bomb. E, tam był ten pierwszy podcast, i, i hospod mi się bardzo podobał. E, był tak prowadzony w Luzmy Admin był dosyć krótki, bo to też były newsy, jak, e, ki, kilka komentarzy do obie, obecnej sytuacji, i to z, gdzieś zamykało się w 20 minutach, więc nigdy nie myślał, że można nagrywać 3-4 godzinne podcasty. I w pewnym momencie też powstała strona oneup.com. I oneup moim zdaniem chyba najbardziej ze wszystkich takich serwisów czy stron rozpropagował w ogóle podcasting. Oni mieli kilka takich flagowych, ja bym powiedział, że kilka właśnie flagowa, nie że jeden jedną flagową audycję, ale jedna była oczywiście najbardziej znana, czyli ten oneup oneup yours. To był taki pierwszy podcast Yy, który po prostu jest uznawany za takiego, yy, największego prekursora, ale w tym sensie, że propagatora podcastingu, jeśli chodzi o grę. Że jeszcze do tamtej, yy, do tamtej pory mało się o tym mówiło. Jakby, jeśli jakaś redakcja miała nagrywać podcast do tego, co robią normalnie, czyli recenzują gry, piszą artykuły, faletony, to uważali to za jakiś taki ciężar, jakiś taki dodatkowy, niepotrzebny wysiłek. I wie, że Jezu każą nam się w tym studiu zebrać i rozmawiać o tym i tak dalej. No ale z czasem do nie okazało się, że to jest, że to jest coś przyjemnego, że, że nagle oni chcą to robić, i im się to podoba, jest atmosfera, wiesz, że rozmawiasz, i ludzie chcą tego słuchać. I z czasem na przykład podcasty, na przykład na ona tak jak Płamiors, i czy tam jeszcze było kilka innych, były bardziej popularne niż to, co oni robią normalnie na stronie. Tylko problem był taki, że podcasty nigdy. Nigdy nie były. Nie, nie, da, nie udało się ich tak skomercjalizować, żeby one przynosiły na tyle y, zysku, żeby na przykład mogły utrzymać cały serwis. Więc w końcu OneUp.com y, y, został zamknięty. Y, ale gdzieś tam ta pamięć w tych podcastach przetrwała. I tam był jeszcze jeden taki podcast, co ja uwielbiałem y, GFW Radio. I ja uznaję go za moją taką największą inspirację, dlatego że tam była taka fantastyczna atmosfera. Goście się spotykali. Jeden był taki już, ja w cudzysłowie oczywiście powiem, emerytowany redaktor naczelny Computer Gaming World, tak to się nazywał, ten magazyn, który później został przemianowany jako Games for Windows Magazine, czyli Official Magazine, czyli no, musieli powiedzmy podpisać kontrakt z Diabłem, żeby, żeby nadal się utrzymać na rynku. Ale oni, oni zupełnie się tym nie przymiają i oni naprawdę mieli fantastyczne historie, które to opowiadali. Czasami to były anegdoty niezwiązane z grami, ale była taka fantastyczna atmosfera między nimi. I oni bardzo często też gdzieś rozmawiali na poważnie o pewnych sprawach dotyczących branży, o tych rzeczach, których się normalnie oficjalnie nie mówiło. Czyli jak na przykład wyglądają jakieś zebrania radykcyjne, które, które decydują o tym, jak, co powinno być na okładce. I czasami po prostu jak. Jak ym, ktoś, kto zupełnie nie zna się na grach, decyduje o tym, co będzie na okładce. Bo na przykład uznaje, że, wiesz, o, World of Warcraft, World of Warcraft zawsze się sprzedaje. No, pamiętajcie, żeby zawsze wrzucić coś z World of Warcraft na okładce. Yy, albo jeszcze najlepiej z Mario, nie? W takim magazynie o, o, o grach pecetowych. Ale nie, no, Mario się sprzedaje, to wrzućcie Mario, nie? Albo, że musi być jakiś top ten na okładce, bo to ludzi przyciąga, że to. Że w ogóle Michael Jordan, nie? Niech będzie na okładce. Mimo, że też właściwie jest tylko jakiś jeden mały newsik w całej gazecie na temat... Yy, związane na przykład z McAngela, I, i naprawdę te absurdy, o których oni i tak dalej, to było takie, takie prawdziwe, że oni po prostu, widać było, że oni są tacy na wskroś autentyczni, niczego nie udają, czasami, prawda, nie, nie mają wszystkiego, no bo jednak gdzieś tam zachowują pewien, pewien poziom, i to jest właśnie to, co chciałbym robić, właśnie nagrywać takie rzeczy. I jak zobaczyłem, że właśnie Ules tworzy ten serwis i coś takiego robi, to ja pomyślałem, że okej, okay, nie chcę robić całego serwisu, chcę nagrywać podcast. Chcę nagrywać podcast właśnie o tym, żeby, gdzie w luźnej atmosferze porozmawiamy o, o grach i e, iloś oczywiście był związany z GameShoptem, ale, ale nie widział problemu w tym, żeby po prostu też nagrywać Fantasmagierię. Szczególnie, że Fantasmagieria na początku jak jeszcze nie mieliśmy strony, to tam pierwsze odcinki oczywiście też się na, na tym GameHocie e, pojawiły. E, I razem jeszcze z z AK3-misie. Nagraliśmy kilka trudnych odcinków pod koniec 2007 roku i kiedy już doszliśmy, że ok, jest, jest spoko, idziemy. Z tym koksem kupiliśmy domenę, założyliśmy właśnie stronę i, i zaczęliśmy aktywnie nagrywać. I to, był, no to były piękne czasy, prawda? 2008 rok <grym>, z rozrzewnieniem wspominam, szczególnie te problemy techniczne, które, które wtedy były. Ja nagrywałem Całą ścieżkę po mojej stronie, wtedy jeszcze nie było takiej, prawda, zorganizowanej e, akcji, jak każdy nagrywa na Audacity, każdy ma dobry mikrofon, tylko, <grym> tylko headset, jaki miałeś headset, to wiesz, to, to wszystko, wiesz, to zależało od ciebie, a ja po prostu wszystko nagrywałem u mnie, ja miałem jakieś, jakąś e, dziwną płytę główną, która mi sprzężała ścieżki, po prostu, nagry jeśli nagrywałem cokolwiek, to mi to nagrywało i to, co słyszę, i to, co mówię. O. W tym momencie to nie było idealne do, do tego, żebym po prostu mógł nagrywać podcast właśnie w taki sposób, że do jednej ścieżki i tyle. Nie? nie musiałem się zastanawiać, czy, czy, czy mam jakiś program do nagrywania rozmów ze Skype'a, czy co. Więc to był, to był ciekawy czas pod tym względem. A pamiętasz pierwsze reakcje słuchaczy? Jak się czułeś, jak te pierwsze komentarze się pojawiły? Jak zobaczyłeś, że ktoś w ogóle słucha Twojego podcastu? Piesz co, no, e, Pierwsze reakcje były bardzo... E, bardzo różne. Na przykład e, po pierwszych odcinkach e, jeden z słuchaczy, doktor Judem napisał do mnie, czy... czy, czy nie wziąłem nic przeciwko, żeby na przykład z nami nagrywał. I e, na pewno kojarzysz piotka e, Piotrek spychała tak, doktor tak, tak. Judem No to okazało się strzał w dziesiątkę. No nie? Że, że po prostu te, idealnie wpasowaliśmy, dlatego że e, Fantasmagieja była takim z bardzo zbalansowanym pod względem charakterów podcastu. Znaczy, tyle zbalansowanym, że każdy był, był troszeczkę inny. Że nie było czegoś takiego, że po prostu jesteśmy tacy sami i, to za, i, i ze wszystkim się zgadzamy i, prawda, mamy o wszystkim tę samą opinię. Nie, czasami nawet dochodziło do, do różnych spięć, czasami było aż tak ostro, że, prawda. Przerywaliśmy nagrywanie. Oczywiście to wszystko było takie w profesjonalnej atmosferze, no nie? że to się <grymnie> nigdy nie pojawiało, bo takich sytuacji też nie było za wiele. To, to po prostu musiały być jakieś takie bardzo, bardzo gorące y, rozmowy. Ale pierwsze reakcje były. Ale to były wspięcia o gry, właśnie? O wszystko, wewnętrz... wiesz, To może być na przykład o podejście y, y, do, do jakiegoś tematu. Także ja mam, y, mi się wydaje, że jest tak, a to by się wydaje, że jest tak. I nie, nie dojdziemy do kompromisu. Dlatego, że my uważamy, że jak mamy rację. I, i to jest. I, powiem tak, że jak ja y, słuchałem sobie starych odcinków, to mi się podobała ta, y, ta energia. Wiesz, tym wszystkim, bo to były naprawdę ostre dyskusje. To nie, to nie były po prostu takie takie suche, jałowe y, wywody, tylko naprawdę. Y, dyskutowaliśmy tam, spieraliśmy się i, i te pierwsze reakcje były, były różne, oczywiście i były pozytywne i negatywne i e, oczywiście e, po pewnym czasie dopiero, kiedy wracasz do, do, do opinii, jesteś w stanie jakby zebrać je w kupie, bo tak bo na, na bieżąco to w komentarzach wiesz, e, różnie, no, oczywiście zna. oczywiście były osoby, które, które mówią, że to mi się nie podoba to, ale generalnie było, było w, w porządku. Oczywiście te opinie takie bardziej krytyczne i tak to, dalej, to można było znaleźć na przykład na innych, w innych miejscach, na przykład na forum poligami czy, czy, czy w paru innych miejscach. Ja czasami sobie przeglądałem je i, i jakby nawet dzisiaj jest, znalazłem jakiś taki stary wątek na, na poligami, który przyjrzałem i tak. Oczywiście bardzo spolaryzowane opinie, dlatego że Bernard był bardzo, jest nadal specyficzną osobą, która. Ja też wyraża swoją opinię bardzo, bardzo kategorycznie. Nie zawsze, no, rzadko, że tak się wyrażę, pozwala też na, na, na jakby skonfrontowanie tej opinii. I, I też wiem, że bardzo dużo osób właśnie miało pretensje do tego, że Bernarda, że, że jest taki choleryk, że jest to, że jest tamto, ale nie. I, mm, Podobnie było z Juliuszem. Juliusz też jest, ma bardzo wyrobioną opinię na, na pewne tematy. Oczywiście poglądy się zmieniają. Ja pamiętam, że dyskusje na temat np. przykład Half-Life 2 mieliśmy bardzo zacięte. I ja broniłem Half-Life 2, mówiłem, że to jest świetna gra, jedna z najlepszych. Juliusz uważał troszeczkę inaczej. Ale to się zmieniło oczywiście w momencie, kiedy zagrał w Half-Life'a drugiego i, i wtedy przyznał, że to jest jednak gra genialna. I to jest... To było takie satysfakcjonujące dla mnie, że... A widzisz? Tutaj postawiłem na swoim. Ale też pamiętam, yeah. że, że było bardzo dużo takich opinii, że... Yy, że już nie da się słuchać no, bo też jest, jest taki... Że pozjada wszystkie rozumy i tak dalej, ale... To, co było najlepsze dla na mnie, to jest to, że... Kiedy... te pierwsze wrażenie... Opadło, no nie? Że, że jakby... Yy, ktoś po prostu... Okej, okay, no... No dobrze, ale posłucham więcej. Zobaczę, bo może rzeczywiście tutaj to wygląda tak na, na pierwszy rzut ducha, że, że gdzieś gdzieś tak się ścierają, że, 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 że to są tacy niesympatyczni ludzie. I bardzo dużo jest takich właśnie opinii, i może się spokojnie znaleźć, że ktoś mówi, że zacząłem ich słuchać. Na początku tam mówiłem, że coś jest nie tak, ale w pewnym momencie wiesz, to zaskoczyło i na przykład nie wyobrażam sobie, że na przykład nie wiem, Bernard czy Już byli. I sam na te opinie, kiedy Ju już przestał e, nagrywać z nami, bo też miał ten taki projekt, z, e, założył duży serwis, taki w to play TV, e, więc nie miał czasu dla Fantasmagi. Wiesz, to też dużo ludzi wyrażało opinię, że po prostu szkoda, że go nie ma częściej. I, i nawet teraz, kiedy jest e, e, już zajęty już e, innymi sprawami, jakby grami zajmuje się też bardziej strony akademickiej z tego co, co wiem, ale mniej na zasadzie właśnie takiego, wiesz, aktywnego działania i recenzowania, i wypowiadania. Czasami udaje mi się go przekonać, żeby, żeby nagrał, żeby znalazł chwilkę, ale to jest bardzo rzadko. I, i na pewno wiele osób, które, które pamiętają już od tamtych lat, no bardzo się z tego cieszy, dlatego, że choć, wiesz, jakby czas nie jest z gumy, i nie każdy go ma po prostu aż tak dużo, i te dziewięć lat jednak, nagra... no ludzie się zmieniają przez te 9 lat, gdzieś mają inne zainteresowania, inne hobby, jakby gry, które dla nas, powiedzmy, kiedy mieliśmy mniej niż 30 lat były jedną z najistotniejszych części życia, prawda? Taką naj, naj, najważniejszym hobby, no później to się okazuje, że, to, że są inne ważniejsze rzeczy i, i gry stoją gdzieś z boku. Ale jak, jak jest okazja, to właśnie czy z bankiem, czy z, Benkiem, czy, czy z, z doktorem Judymem, um, no... Staramy się, staramy się, coś, coś jeszcze nagrywać, nie? I te, te pierwsze reakcje. Co stało się z tym oryginalnym? Tak. No to jest właśnie tak, że ten, jakby ten oryginalny skład nadal jest, tylko on jest właśnie w zupełnie już takim życiowych rozjazdach, w tym sensie, że Bernard nadal gra, ale gra bardzo mało. Obecnie takim hobbym numer jeden jego jest nurkowanie. I to powiedzmy zajmuje mu najwięcej czasu. Doktor Judym na przykład zajął się profesjonalnie właśnie nagrywaniem filmów, kręceniem filmów, robieniem zdjęć. Oczywiście nadal pracuje jako, jako tłumacz. Z tego co wiem, jednak mniej już tłumaczy gier, bardziej to są jakieś inne, inne, inne zlecenia. Więc jakby po prostu gry przestały mieć na tyle ważny, być na tyle ważnym aspektem, żeby na przykład można było co, co tydzień, czy co dwa tygodnie się spotykać i o nich na, cały czas z pasją mm -hmm. mówić. I dlatego jakby to tak naturalnie się rozeszło, wiesz, dziewięć lat to jednak jest spory okres czasu. Ja staram, ja, ja uwielbiam nagrywać podcasty, ja, to jest taki, coś takiego twórczego, no nie? No, nie piszę książek, nie rysuję komiksów, nie nagrywam filmów, jakby te, tego nie robię, tak, nie, nie rzeźbię, nie maluję, więc... Jakby robienie, nagrywanie podcastów to jest jedyna taka twórcza rzecz, która, która jakby pozwala mi się realizować. I ja to bardzo lubię i cieszę się, że, że ludzie słuchają, że choć teraz jakby coraz mniej jakby ludzie chcą zawierać opinie, szczególnie kiedy Facebook stał się takim, takim głównym miejscem spotkań, tak? ludzie odeszli od stron. Na których są wrzucane odcinki, i tak dalej, to tam coraz mniej jest tych komentarzy. Jakby to jest, jakby one są porzucane, że trzeba po prostu wyłapywać z różnych źródeł mm. te, te opinie o tym, co, czy się coś podoba, czy nie. I, i to, to akad jest, jakby, tego najbardziej żałuję, że, że nie ma tej atmosfery, która była kiedyś wcześniej, że, było, że ta, ta, ta społeczność była bardziej skupiona. Na szczęście fej, na Facebooku są grupy. I chociaż Fantasmagiera nigdy, nigdy na, e, e, o, o grupie nie myślała i bardzo późno, e, właściwie w tym roku założyłem grupę. I to, i to było też tak na, na zasadzie, kiedy widziałem, że grupa to jest takie fajne miejsce, gdzie każdy zasłuchaczy, czy, czy, czy nawet z tych przyjaciół właśnie podcastu, może się wypowiedzieć. Niekoniecznie nie w, w temacie odcinka i tak nie musi komentować. I kiedy widzisz sukces właśnie innych grup, właśnie rozgrywki, prawda, tam y, y, nieczystych zagrywek. To była taka pierwsza grupa, kiedy oni założyli nieczyste zagrywki grupę, mm. bo, bo, bo chyba się pomylili, nie wiedzieli, jak założyć fanpage. I jakby to. Tak, tak. Y, tak. Y, wiesz samo z siebie po prostu okazało się być 60. No nie jest zupełnie przypadkiem. I y, naprawdę. Późno, prawda, wskoczyłem na ten, ten wagon, jak to się mówi, ale, ale no, widzę po prostu bardzo sympatyczną atmosferę. Nie? Jest, jest, póki co jest kameralnie, bo mamy może jedną szóstą, <grych> jedną siódmą tych liczby słuchaczy, jeśli chodzi o liczbę słuchaczy na grupie, tak? Niż na przykład inne, inne podcasty, ale już to powoli rośnie, tak? I ja zacząłem też szczęście o tym mówić, nie na podcaście, zapraszać do tego, żeby dołączali. I, i no mam nadzieję, że kiedyś to będzie takie miejsce, jak, jak, inne, jak inne grupy. Ale to jest jakby coś innego. To jest, wiesz, to jest poza podcastem. Nie? Zapytałeś właśnie, jak to się stało, że, że tak się skład też zmieniał. Do no, tak jak powiedziałem, z czasem każdy ma inne priorytety. I w pewnym momencie nawet zacząłem rozglądać się za, za jakimś, kto mógłby pomóc mi nagrywać. I tak, tak trafiłem na Piotka Kuldanka i Michała Kitę. Michał. Nagrywał przez jakiś czas, ale też jakby sprawy zawodowe, życie osobiste i tak jak już sprawiło, że po prostu też miał mniej czasu na, to, na, na gry, żebyś poświęcić się, się tej, tej pasji. Oczywiście nadal, nadal gra, nadal się zajmuje. Ostatnio nawet e, wrócił do, do tematu retro. Znalazł na strychu szwagra Amigę 500, którą fantastycznie odrestaurował. E, wrzuca zdjęcia właśnie na grupie Fantasmagierii, więc jakby ta pasja jest, chociaż e, ona w różnej formie może się przejawiać. Z Piotkiem nadal no, nagrywamy, no, to jest to jest człowiek orkiestra, e, no, chyba najbardziej pracowity podcaster, e, jeśli chodzi o ten, <laughs> jeśli chodzi o jego, jego projekty, bo e, bardzo dużo czasu poświęca ja się cieszę, że, że jest częścią e, właśnie Fantasmagierii, e, kiedy, kiedy nagrywamy, zawsze mogę na niego, na niego liczyć. A jeśli chodzi właśnie o, o, o innych, na przykład o Piotka Spychałe, to teraz będzie Pixel Heaven. Wiem, że jest zajęty, ale umówiliśmy się, że się spotkamy. Może nawet coś wtedy nagramy, może jakieś relacje wideo, właśnie ze względu na to, co on profesjonalnie teraz robi. No, wiesz, też jest więcej gości. Więc jakby ten fantasmagiera z tego takiego stałego składu, wiesz, ona przeszła w taki skład płynny. Z, z paroma osobami, które, które są na stałe, ale też często zdarza mi się po prostu kogoś zaprosić, z kimś rozmawiać. Ostatnio często goszczę Rysława Ryszarda Chojnowskiego, który też z podcastingiem jest związany właściwie od, od początku. On nagrywał te pierwsze poligatki niemal do końca. Teraz prowadzi tą swoją audycję Grysław, bardzo, bardzo dobrą, więc jakby... Zmieniają się ludzie, ale fantazmagieria jakby nadal istnieje. Oczywiście ta fantazmagieria teraz jest zupełnie innym podcastem, e, niż była, nie wiem, te, te 5, 6, 10 lat temu. Znaczy czy 10 lat temu to może nie, <grystanie> za daleko sięgam. E, powiedzmy 8 <grystanie> lat temu, tak. Ale, ale, wiesz, no, nie, nie, no tylko, w, nie wiem, co, jak to się mówi, no, że tylko ty, krowa nie zmienia poglądów, czy, czy właściwie, no tylko, no nie ma takiej rzeczy, która się nie zmienia, która ewoluuje, no. I, I wiadomo, ja staram się y, przypominać o tych starych odcinkach, czasami wrzucam je jakieś na. na, y, na czy na, 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 na kanał YouTubeowy, czy gdzieś tam y, na Twitterze. I, i, to jakby, y, I tak to się <coughs> ciągnie, prawda? No, no. A, a nie czujesz się samotny? To znaczy, nie boli cię to, że teraz tak naprawdę jesteś jedynym trzonem fantazmagierii, a wcześniej miałeś wokół siebie. Jeszcze parę innych osób, które zawsze nagrywały i które można było nazwać e, częścią zespołu wątasmagierii, a teraz tak naprawdę jesteś tylko ty, ewentualnie, Piotr Kuldanek. E, no, no a reszta jest tak, tak zupełnie płynna. Cie, znaczy, jak się z tym znaczy, czujesz? Ja bym chciał, gdyby była taka możliwość, to cofnąć się w czasie właśnie do tego złotego okresu, kiedy wszyscy mieliśmy czas i wszyscy mieliśmy pasję. To, bo to był taki złoty okres, że spotykaliśmy się, była ustalona pora. Nie było problemów, nie było rodzin, nie było dzieci, nie było takich rzeczy przyziemnych, można powiedzieć. I wtedy było najlepiej. Tak, ja za tym tęsknię, bo to jest to jest coś, co. Tak, masz na przykład nostalgię do czegoś, no, jakiś sentyment, no tutaj ja mam właśnie sentymenty tych starych odcinków, kiedy. Yy, I gdy, gdybym mógł, to bym chciał, żeby, żeby to się nigdy nie zmieniało. Ale proza życia jest jaka jest. I. Yy, jak mi się uda czasami właśnie z kimś ze Starej Gwardii zgadać i coś nagrać, to wiem, że to już jest taki, taki po, odcinek dla fanów, że to już jest coś dla, dla właśnie tych ludzi, którzy pamiętają te stare odcinki, dlatego, że na przykład niekoniecznie odcinki ze Starą Gwardią mogłyby coś mieć merytorycznego. Przeważnie to, by, to, to jest taki odcinek bardziej off-topowy, gdzie rozmawiamy o innych takich rzeczach, co u nas ostatniego się, się dzieje. Mniej o grach, o bieżących sprawach, dlatego, że to to zawsze możemy powiedzmy, poruszyć w innym odcinku, w innym składzie. I, i to jest to. No, zostałem jakby sam, ale wiesz, no, alternatywy były. Alternatywą było po prostu zakończenie nagrywania, czego bym nie chciał. No albo właśnie kontynuowanie w takiej formie, jakiej, jaka jest teraz. No, no, jak wiesz, dużo no było bo... od podcastów w tamtym okresie, które już teraz nie istnieją. No właśnie, i pewnie wiele osób pyta się ciebie, skąd bierzesz motywację, jak to możliwe, że przez 8 lat nagrywasz, podczas gdy tak wiele innych podcastów rozpada się po roku czy dwóch. I zastanawiam się, czy, czy po tych 8 latach, co, co, jest rekordem, przynajmniej na, na polskiej scenie, masz z jednej strony tą wewnętrzną motywację, o której mówiłeś, czyli to, że możesz się spełniać twórczo, że możesz jakoś uwalniać te pokłady kreatywności, ale z drugiej strony, czy, czy to jest wystarczające, czy nie brakuje ci tej, motywacji zewnętrznej, chociażby w postaci rosnącej liczby lajków, większej liczby komentarzy, większej liczby odsłuchań, bo podejrzewam, że te statystyki, jeżeli może, być może rosną powoli, a, a może nawet spadają w porównaniu do tego, co było wcześniej, ale na pewno nie jest to Jakiś taki wzrost drastyczny, szczególnie biorąc pod nie. uwagę, że nagrywasz już od 8 lat, więc pewnie spodziewałeś się, że, że ten podcast no, prawie że zawładnie światem po włożeniu tak dużej nie. ilości wysiłku. I też ten wysiłek wciąż jest duży, bo jak rozmawialiśmy te przed, przed nagraniem, powiedziały, że spędzasz na obróbce odcinka, na udostępnieniu go, na napisaniu notki i tak dalej, tak naprawdę cały dzień, więc to jest, a przez to, że nagrywasz raz na tydzień, czy na starasz się, to to jest jednak spora inwestycja czasowa i energetyczna. Tak, znaczy, przede wszystkim nie, nie czuję, że, znaczy, ja nie patrzę w te statystyki, bo wiem, że nie zawładnę świata, tak, i nigdy nie miałem nawet takiej, takiej aspiracji. Po prostu zawsze, zawsze wiedziałem, że podcast jest dosyć specyficzny, i, I trafia do starszych odbiorców. I na przykład, jak porozmawiać liczbę słuchaczy podcastu, do na przykład liczby oglądaczy filmów na YouTube, no to jest niebała ziemia, prawda? To, to się nie da porównać. Oczywiście są podcasty, które są bardzo popularne, jak właśnie Forum i czy, czy Niezatapianie, ale oni też zawdzięczają to temu, że ten, ten, ten trzon zachowują ten sam, tak, że mają tą pasję, ale też kiedyś może się zmienić, no nie, to są jeszcze nadal młodzi ludzie, ale w pewnym jak założą rodziny i tak dalej, może coś się zmienić, może coś, coś wypaść, ale w każdym razie na pewno jakby nigdy nie, nie liczyłem na to, że, że fantazmagieria będzie, będzie jakby postrzegana na, na rynku podcastowym jako coś najważniejszego, tak? że, że te lajki to jest to jest coś, co, co jest ważne, tak, ale nigdy, nigdy nie, nie, nie zgłębiłem tak na przykład e, jakby, jakby, to powiedzieć, e, sekretów autopromocji, żeby na przykład e, zacząć jakoś aktywnie dbać o to, żeby właśnie nie wiem, i, i Fanpage miał strasznie dużo e, subskrypcji, żeby coś więcej z tego robić, żeby coś wyciągnąć, żeby na przykład, nie wiem, nawiązywać kontakty z dystrybutorami, e, czy wydawcami gier, i tak dalej. Nie, no, jakby. To nigdy mi nie... Na tym nie, nie zależało. Niemniej, jak właśnie widziałem, że, że podcast się tak rozwinął i widziałem, że na przykład można... Nawet jest jakby podcast dostrzegany przez wydawców, to, to, to widziałem, że, że coś się dzieje pozytywnego, tak? Ale na przykład, żeby podcast, nie wiem, był... Żeby na przykład tak jak Piotrek, Kulganek i rozgrywka. No rozgrywka już jest nie, nie tylko podcastem, to jest przede wszystkim serwis. I oni się bardzo rozwinęli właśnie dzięki temu, że y, mają, mają coś więcej niż podcast do stworowania. I to też przyciąga ludzi. Bo są ludzie, którzy po prostu nawet nie słuchają podcastów, ale coś innego może ich zainteresować. I to też jakby przyciąga, przyciąga y, jak magnes, nie? I y, 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 dla mnie jednak nadal tą najważniejszą motywacją jest, y, jest y, po prostu chęć tworzenia wyjścia, żeby, żeby coś zrobić. Że czasami jak na przykład jak dwa, trzy tygodnie nie nagrywam, to ja czuję po prostu taką pustkę, taką, taką e, potrzebuję się wypowiedzi na jakiś temat, coś, coś otworzyć, nie i tak dalej. I ja wiem, że e, mimo że na przykład już tak jak mówię, no, tych reakcji jest mało, to ja cały czas jakby dochodzą do mnie głosy, czy, czy czy, czy mailem, czy, czy gdzieś na, 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 na forach, gdzieś coś przeczytam, czy, czy w komentarzach, że okej, okay, może nie komentujemy tak często, może nie bierzemy udziału, ale no słuchamy, nadal jesteśmy i tak dalej, więc jakby ta, ta grupa, która jest, ta, ta ważna, być może to jest ciągle ta sama. Sama grupa, jakby, tak jak mówię, no nie, nie patrzę w statystyki, ja mam, mam takie, y, takie y, pośrednie statystyki i widzę, że one się nie zmieniają. Czasami rosną, czasami maleją, ale generalnie nie ma takiego spadku, żeby powiedzieć, że okej, okay, w tym momencie y, właściwie to nie ma sensu. Nagrywam dla trzech osób, dla siebie, dla mojej mamy, no nie i tam do mojego brata, no nie, więc, wiesz, koniec, no nie, zawieszam to. Nie, nie. Jest jeszcze jakaś taka grupa ludzi, którym daje od czasu do czasu o sobie znać, i warto jest dla nich. Dla nich nagrywać. No nie mniej, że wiesz, no, kiedyś było, było prościej, bo tych podcastów było niewiele. Jak ja zaczynałem, tak mówię, no, Poligatka nadawała już Game Hot też, my wchodziliśmy, więc jakby to były trzy podcasty o grach. Dopiero później pojawił się Epic Fail, pojawił się konsolowiec konsolwiec wprowadził takie dzienne podcasty, nie wiem czy pamiętasz, shorty. Ja byłem częścią zespołu konsolowego. No więc, tak no, no pamiętam. więc, dokładnie, więc pamiętasz, jak, 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 to było, jaki to był, jaki to było też frajda, nie? Spotkać się codziennie, pogadać, wiesz o tych, o tych newsach, i jakby jest coś takiego magicznego w podcastingu. Jest coś takiego fajnego właśnie w tym, że spotykasz się z ludźmi, których, których dobrze znasz właśnie, że y, przez to, że z nimi rozmawiasz y, te dwie, trzy godziny raz w tygodniu, bo czasami jest tak, że możesz mieć bardzo dobrego kolegę, nie wiem, czy jeszcze ze szkoły, czy coś takiego, z którym na przykład masz kontakt raz na pół roku tylko, nie? A, zobacz, a tu ludzi, te, czasami mogłeś ich nigdy nie widzieć na oczy, wiesz, nigdy twarzą twarz. To prawda, to prawda. Co tydzień z nimi rozmawiasz, a w przypadku, powiedzmy, shortcastu codziennie. I to jest taka niesamowita więź. I, I to jest więź też ze słuchaczami, no bo ten, ten feedback jest na bieżąco. Tylko to jest tak, że ja już zauważyłem, że po prostu Facebook ma swoje algorytmy. kiedy wrzucasz jakiś news na temat odcinka, no to on dociera do bardzo małej grupy ludzi, tych, którzy śledzą w ogóle fanpage. Lajkuje to też zwykle jakieś, nie wiem, góra 5%. I to możesz sobie to zobaczyć, że niezależnie od od popularności, czy ktoś ma powiedzmy nie wiem, 100 tysięcy lajków, to zobaczysz, że, że to będzie 5% mniej więcej, ile, ile polaikowało. To jest jakaś taka stała, nie wiem z czego ona wynika. No są ludzie, którzy po prostu perfidni są. Słuchają, a nie lajkują. Naprawdę. <grym, <grym, albo albo tak, 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 dokładnie. Są to przecież inne reakcje, no nie? Można dać drrr, drrr, albo coś w tym stylu, więc teraz jakby <grym>, fa Facebook z, y, pokazał, że nie tylko trzeba komentować, udostępniać i lubić, można też wyrażać opinie, w postaci jakiejś krzywej minki. Więc, więc te reakcje są potrzebne, dlatego że, że Facebook działa na zasadzie algorytmów, które, które no, nie podsuwają, powiedzmy, informacji tak po prostu dla każdej osoby, która by chciała słuchać, tylko według swojego uznania I, i to zawsze gdzieś tam, prawda, chciałbym, żeby działało na korzyść fantazmagii, no, ale działa różnie. No ale, no cóż, wiesz, trochę się zgubiłem w myślach, no nie? Bo też dużo mówię, ale e, e, chciałbym też, żebyś tyś miał okazję zadać pytanie, no nie? Więc jak, w każdym momencie, jak, jak, jak czujesz, że, że gdzieś odpływa tak, na trochę czuję, kierunku... się przytwoczu... trochę czuję się Tak, to, 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 to... Mówiąc, Ale też nie chcę przerywać, bo jako Nestor polskiego podcastingu, e, no wyrobiły sobie już tę umiejętność mówienia długo i ciekawie. Nie, no ja, ja tylko nie chciałem potrzeby, podkreślić, że, że były to wspaniałe czasy, szczególnie właśnie 2009, 2000 rok, kiedy. Kiedy było, kiedy było mniej podcastów i jakby wsz, yy, znaliśmy się wszyscy. Teraz yy, jest chyba za 30 może podcastów albo więcej o grach polskich i ja, ja nie znam właśnie ich połowy, a wcześniej to słuchałem wszystkich i słuchałem właśnie i konsolowca i była yy, konsolidacja takich podcast, yy, Epic Fail oczywiście, no i, i mnóstwo, mnóstwo mniejszych, które później powstawały, prawda, i to jest, wiesz, no to jest zmiana, to jest progres, nie, I w momencie, kiedy jest pewna grupa ludzi, która słucha podcastów, ale też nie mają to swego czasu z zgumione. No, kiedyś poświęcali na przykład, nie wiem, trzy godziny tygodniowe na słuchanie podcastów, bo akad wystarczyło, żeby posłuchać tych wszystkich podcastów. No teraz muszą wybierać między tymi trzydziestoma. I ja się cieszę, że nadal jest jakaś grupa ludzi, która mimo, yy, wiesz, takiego wspania dużego, wspaniałego yy, wyboru tych wszystkich, yy, tych wszystkich możliwości, nadal wybiera fantazmagierię. No. I, I cieszę się, że tak jest. A pojawiały się u ciebie kiedykolwiek takie poważne wątpliwości, czy, czy może to ta inwestycja i czasowa, i finansowa w Fantasmagierie faktycznie ma sens, i czy może nie, nie lepiej byłoby, czy łatwiej też zarzucić cały projekt? I tutaj też chciałbym, żebyś poruszył temat dotacji i finansowania, bo ostatnio wrzuciłeś na stronę Fantasmagieri informację z prośbą o dofinansowanie, właśnie. I zastanawiam się na ile to właśnie wiąże się z tym, że no, masz może jakieś wątpliwości w głowie, a, a, a na ile na przykład wiąże się to z tym, że ostatnio Krzysztof Gonciarz pokazał, tak. że siła społeczności e, to, to jest jakaś szansa na to, żeby te projekty hobbystyczne, czy nawet nie hobbystyczne, mhm. Ale generalnie projekty czy wideo czy podcastowe się rozwijały i, i to działa znaczy, najwyraźniej. Na pewno na pewno e, nigdy nie było tak, że zawsze było różowo w tym sensie, że zawsze miałem ochotę i, i, i czas i energię, bo nawet wiesz, no różnie, różnie w życiu bywa. I były momenty, w których po prostu e, ta, ta przerwa w nagrywaniu nawet była dłuższa niż, niż te dwa tygodnie czy coś takiego. Ja już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale to mogło być już na przykład, nie wiem, to mogło być nawet tak prozaiczne jak wakacje, nie, wyjazd i, i to, wiesz, nie można nagrywać dlatego, ale no, nigdy nie było czegoś takiego, że nie chcę już nagrywać. Zawsze miałem tą pamięć, tą, tą, że ok, jest różnie, jest ciężko, e, próbuję tutaj zgrać chłopaków, ale oni nie mają czasu i tak dalej, więc, no nie wiem, co robić. I to, to jest taki, to był taki problem, wiesz, organizacyjny, dlatego, że no nigdy nie było tak idealnie, żebyśmy na przykład mogli się zawsze zmawiać na ten, tym samym momencie, yy, wszyscy o tej samej godzinie, i tak dalej. Zawsze ktoś tam gdzieś wypadał, i tak dalej. I, i, i problem się pojawiło wtedy, kiedy po prostu nagle okazało się, że wszystkim wypadło. No nie? I to był taki moment, no, kurczę, no nie jak ty teraz wiesz, nagrywać. Ale nigdy nie było tak, że też yy, patrzyłem na, na fantazmagerię jako, jako coś, co na przykład miało ciążę finansowo, i tak dalej. I przez długi okres czasu nagrywałem na. Na sprzęcie, który można nazwać właśnie mało profesjonalnym. Zaczęło się, tak jak wspomniałem o tej płyty głównej ze sprzężeniem, ale w pewnym momencie trafiłem na, na bardzo dobry headset, który kupiłem chyba za, za jakieś, nie wiem, 50 zł, który miał bardzo dobry mikrofon. I to też poprawiłem jakość nagrania, miałem no takim kosztem, więc nigdy jakby nie było takiego prawdziwego wydatku. Poza tym też strona była utrzymywana na, na serwerze, który prowadził Benek, on tam miał jeszcze jakieś inne strony, którymi się zajmował, między innymi taki forum o nurkowaniu było, ale to inna bajka. I w każdym, w każdym momencie, jak, jakby ja tylko musiałem zaoferować swój czas, swoją pracę, nigdy to mnie finansowo nie obciążało. I teraz zacząłem trochę inwestować bardziej w to, bo widzę, że, że to się opłaca. Jak ja rozmawiałem z Dawidem z podcastu, no to oni na początku założyli, że kupujemy profesjonalny sprzęt, profesjonalne mikrofony i, i jakby inwestujemy w jakość dźwięku, tak? I wszystko inne oczywiście też przyjdzie z czasem, ale generalnie chodzi o to, żeby, żeby podcast się dobrze słuchał. Tak jak słuchasz radia, to wiesz, że tam nie nagrywają na jakichś szeszących headsetach, tylko mają, prawda, super mikrofony. Ja, ja zawsze dbałem o to mi jakoś właśnie, bawiąc się y, obróbką, y, dłubiąc, prawda, w AudaCity i tak dalej. I to mi zajmowało najwięcej czasu. No ale teraz pomyślałem, że już warto zainwestować sprzęt i kupiłem sobie taki bardziej profesjonalny mikser, kupiłem sobie mikrofon lepszy. Chociaż wiesz, to jest kwestia tego, ktoś powie, że lepszy, ktoś powie, że gorszy. Zawsze jest tak, że komuś się podobało, jak było kiedyś nagrywane, a ktoś powie, że teraz jest o niebo lepiej. Więc to też jest tak kwestia gustu. Ale. A propos tego, tego finansowania, tak szczerze mówiąc, to po prostu, tak jak powiedziałeś, po prostu zauważyłem, że jest, że, spo, że społeczność, nawet taka nieaktywna, no nie? No, ona, ona chce wspierać, no nie? Oczywiście w jakimś tam małym procencie. I jakiś czas temu właśnie podcast zbierał na serwer, na utrzymanie itd. i tak dalej. I wprawnieni może do, 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 do kolejnych zbiórek, które były robione np. Nie przez niezetapialnych i tak dalej, to nie było jakieś strasznie duże pieniądze, ale to pokazywało, że jest że był sukces. Że społeczność po prostu zapewniła jakby istnienie e, temu podcastowi. W moim przypadku to jest tak na zasadzie, wiesz, e, nie mam takiej górnej... E, nie mam takiej potrzeby w tym momencie. Ta potrzeba się pewnie niedługo aktywni i tak dalej, ale to jest tak, że zawsze zawsze to z, jakiejś, z naszej kieszeni szło i jakby yy, to, to się pewnie nie zmieni. Dlatego, że yy, kiedy, nie wiem, może nie stawiasz takiej sprawy na ostrzy noża, nie mówisz, że albo po prostu opłacimy serwer, albo po prostu koniec yy, z, yy, z tym, yy, z nagrywaniem i, i tak dalej, no to może by ludzie bardziej zareagowali, tak? Ale ja to robię na zasadzie tak, że okej, okay, skoro widzę, że bardzo popularna mi jest ostatnio formą wspomagania właśnie różnych form, nie mówię tylko o podcastach, ale właśnie Patronite, że, że on działa, nie? Bo są ludzie, którzy, no ja już nie mówię o Krzysztof Gąciarz, bo Krzysztof Gąciarz ma nie wiem, ileś tam tysięcy, wiesz, set tysięcy, prawda, tych swoich fanów, którzy śledzą go na, na, na YouTubie i na Facebooku i tak dalej, więc dla niego to było bardzo łatwe przekuć to na, na, na kilka tysięcy. Bo to nawet, wiesz, to może być jakiś procent, to może być jeden procent ludzi. Jeden procent ludzi, który wystarczy do tego, żeby on rzucił wszystko, co robi. Powiedzmy, znaczy on na pewno tego nie zrobi, ale będzie mógł, ma taką możliwość, po prostu wszystko, co robi komercyjnie, odłożyć i zająć się robieniem tylko rzeczy z pasji. Oczywiście, gdybym ja miał taką możliwość, żeby, wiesz, rzucić się pracę i mieć zapewniony byt właśnie poprzez robienie podcastu, nagrywanie, to ja bym to robił codziennie, profesjonalnie, być może w jakiejś studiu, tak, tak właśnie yy, no tak. Yy, widzisz tych ludzi, którzy osiągnęli sukces na YouTubie, nie? PewDiePie, Rock i tak dalej, wiesz. To, to, ja mówię, by, oczywiście tutaj wymieniłem, prawda, naj, największego polskiego i największego, powiedzmy, zagranicznego, tak? I dobra, ale to są ludzie, którzy mogli spokojnie zarzucić wszystko inne, co robił wcześniej i skoncentrować się tylko na, na jednym. I ja się, ja się bardzo cieszę, że jednak to, co mi się wydawało, że w, czego w Polsce to nie ma, czyli to jest jednak taka, taka, społeczność, która chce wesprzeć finansowo swoich, swoich, no, idoli to jest mocne słowo, ale ludzi, których bardzo szanuję, lubią ich słuchać i tak dalej. No to już powiedziałem, że dam. To jest bardzo budujące, prawda? Tak, mówię, dam taką możliwość. Nie będę tego nachalnie reklamował i tak dalej, ja to tylko wspomnę. I właściwie nawet nie, nie myślałem, że o tym wspomnisz. No bo, bo to nie wynika z tego, że fantasmagiera gdzieś potrzebuje pieniędzy, ale to jest, to jest kwestia tego, że gdyby jakieś pieniądze się pojawiły, to oczywiście od, odciążenie finansowe, jeżeli chodzi o utrzymanie serwera, domeny, być może zakup lepszego sprzętu, no to, 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 to nie, nagle nie byłaby jakaś taka. To nie, to nie byłby problem, tak? A póki co, no to wiesz. Ale dlaczego no? tylko PayPal, a nie Patronite? Wiesz co, dlatego, że po pierwsze, yy, Chcę najpierw zobaczyć, czy w ogóle będzie jakaś e, reakcja. No nie? Czy, tak, czy ona będzie na tyle duża, żeby, żeby zakładać. Dlatego, że to nie jest problem założyć patrona. Tylko, wiesz, jak się okaże, że na przykład, nie wiem, będą jakieś dwie, trzy osoby, to jak to wygląda właśnie przy, przy takim Krzysztofie, który ma kilka tysięcy nie, osób. I to już wtedy... Po... tak już powiesz, to, no. i to już jest, wiesz, to chodzi o prestiż. nie? Prosta sprawa. Lepiej no tak. żyć w świadomości, że, że są ludzie, którzy po prostu... E, Deklarują się, że chętnie by pomogli, niż być gdzieś na takim rozdrożu, że okazuje się, że potrzebujesz pomocy, prosisz o tą pomoc, i nagle się okazuje, że wszyscy mówią: No, ale wiesz, no, teraz to akad u mnie krucho z finansami, no nie, bardzo bym chciał się pomóc, ale, ale może, może następnym razem, no nie, nie ma się, jesteśmy z tobą sercem, ale wiesz, nie potrwa. To ja mówię: Dobra, to ja, ja to zrobię na takiej zasadzie: Chcecie, macie możliwość, nie chcecie, nic się nie zmieni, Fantazmagiaria, jak była, to tak zawsze będzie. Darmowym podcastem i, i, i tyle no nie. To zanim przejdziemy do sekcji poświęconej Twojemu życiu prywatnemu, e, tutaj takie ostrzeżenie dla Ciebie, okay. że taka sekcja też będzie, to jeszcze chciałem się spytać, jakich podcastów słuchasz obecnie? I mam na myśli zarówno polskie, jak i zagraniczne. I nie tylko te growe. Podejrzewam, że też podcastów na inne tematy słuchasz. Znaczy, jeśli chodzi o, o polskie podcasty, to ja jestem generalnie na bieżąco niemal ze wszystkimi. Tylko właśnie tak mówię, ze względu na to, że to jest, jest ich tak duża ilość, jest kilka, których słucham regularnie. I to są tak, tak zwane zaprzyjaźnione podcasty, które, które, które oczywiście pozdrawiam. Czyli na pewno słucham rozgrywki podcastu formogatki, czasami słyszałem też niezatapialnych. No i, i tak naprawdę, wiesz, mógłbym wymienić mnóstwo jeszcze innych, które, które się pojawiają właśnie w, przy okazji nie jakiegoś tematu, który mnie bardzo interesuje. No, na pewno czasami posłamy i, i psychokastu Michała Sobieszka i z rodziną. Nie, nie wiem, jak tam właśnie się, przepraszam, ale nie pamiętam. Znaczy, Michała po prostu znam osobiście. Prawie osobiście, ktoś to się mówi, można, jeśli można o coś powiedzieć pierwszy, jeśli chodzi o internet. E, no ale e, no, po prostu jest, jest bardzo dużo podcastów, które, które słuchamy e, i generalnie, jeśli chodzi o, o niegrowe podcasty polskie, to jest ich zdecydowanie mniej. Czasami e, z ciekawości na przykład słucham jakichś podcastów e, filmowych, żeby zaznaczyć, co jest tam najpopularniejszego na, 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 na YouTubie czy na, na iTunes. Z polskich i, i nie zawsze mi się to podobało. Na pewno z takich popkulturalnych podcastów to, to polecam też zaprzyjaźnioną masę kultury. Czasami też słucham Maszu. No i jest, jest podcast o Stevenie Kingu, który akurat też bardzo polecam. Jest chyba Nekryfolium, nie przepraszam jest... E, Karp, Karp, tak, to jest, to jest jedno. Właśnie dlatego my się pomieszali. jest, Ale Karpę Noctem chyba ma swoje podcasty takie nawiedzone i tak dalej. E, i, I jakby wiesz, jest tak, że w pewnym momencie zaczynasz już masz taki wybór, że możesz wszystkich podcastować, ale, ale nie wszystkich odcinków. Po prostu patrzysz, co jest w danym odcinku interesującego i, i, i po to sięgasz. Jeśli chodzi o podcasty zagraniczne, to wiadomo, że e, trochę się Niektóre podcasty po prostu skończyły swój żywotę, na przykład, nie wiem, czy One Up Yours, czy, czy FW Radio, więc ich nie mogę słuchać na bieżąco, ale na bieżąco stają się na przykład takich, takie, takie najbardziej znane podcasty, które, o których wszyscy rozmawiają, czyli tam Bombcast, Beastcast, nie, to są takie dwa. Jest taki Rebel FM podcast, który bardzo lubię, jest taki też jeden bardzo ciepły podcast, Prior One Podcast. Gdzie. No, tam jest dużo też o Nintendo, więc to jest taki bardzo. Ciekawe. Chociaż sam nie jestem fanem Nintendo, to ja lubię po prostu słuchać, jak oni rozmawiają, dlatego że tam jest taka luźna atmosfera. Jakby oni dużo czasu nie spędzają o tym, żeby rozmawiać o jakichś grach, tylko też poznajesz ich. Znasz ich na tyle dobrze, że to jest właśnie traktujesz też ich jak rodzina. Bo to jest, to jest to właśnie w podcastingu. Słuchasz te osoby, nie? Przez tyle czasu. I to nie jak w, wiesz, telewizji, gdzie wszystko jest sformatowane, wycięte, krótkie, podane, w tak, że nawet nie wiesz z kim masz do czynienia. Nie. Jakby te dwie godziny wystarczą, żeby człowiek jakby się. Um, znaczy, jakby puścił mu hamulce na tej zasadzie, że po prostu nie, nie, nie można udawać aż tak długo. Wie, że można udawać kogoś, kim się nie jest, a nie, ale w podcastingu ludzie są raczej autentyczni. I naprawdę y, znasz kogoś właśnie słuchając. Bo jak wyraża opinię na, na temat jakiejś gry, na, o czymkolwiek. Kiedy, kiedy zaczyna mówić, kiedy opowiada, e, nawet nie musi na przykład opowiadać o swoich prymatnych sprawach nie z życia, ale wiesz, e, jaką ma osobowość i jakbyś go spotkał, to masz wrażenie, że po prostu znasz go od, od lat. I, i, no właśnie, i... nawiązujesz się może, czy, silną relację z taką osobą. Dokładnie. Bardzo lubię taki podcast, <gry> który jest ciekawy, dlatego że ja bardzo lubię, jak... E, e, jak e, ktoś zajmuje się dekonstruowaniem na przykład mediów, newsów. mnie w Polsce to by się przydało, kiedyś był taki fantastyczny program e, na Polsacie, On się nazywał Bumerang, i oni brali na przykład wiadomości czy jakąś informację z kilku e, stacji telewizyjnych, oni ją analizowali. I akad. Jest taki podcast No Agenda Show, który mm. dosyć lubię, on jest dosyć sympatyczny. Oczywiście nie ze wszystkim się zgadzam, bo tam różne poglądy są, ale generalnie bardzo mi się podoba, jak o rozmawiają, szczególnie teraz, kiedy jest taka sytuacja napięta w Ameryce, kiedy jest i Hillary Clinton, i Donald Trump, właściwie to są już tak, takie tak, tacy pewni kandydaci. No i oni opowiadają też o mediach, jak media po prostu kontrolują przekaz itd. Tak to jest bardzo sympatyczny podcast, który bardzo lubię, więc jakby podcast. Dla mnie jest, jest jakby takim nieodłącznym elementem życia. I nie tylko od, tego, od strony twórczej, ale też właśnie takiej konsumpcyjnej. Praktycznie przestałem słuchać muzyki na rzecz podcastów. Czasami oczywiście znajdę też czas na jakąś audioksiążkę i, i no jak jest jakaś ściągająca książka, to mnie odciągnie od słuchania jakiegoś odcinka na bieżąco, ale, ale staram się jakby łączyć to i to. To porozmawiamy jeszcze przez parę minut o Tobie jako o osobie prywatnie, bo też jednym z naszych celów w dwóch i ten trzeci jest to, żeby poznawać nasze osoby, z którymi rozmawiamy zarówno od strony tego, czym się zajmują, tego, co tworzą, ich projektów, za którymi stoją, czyli tutaj u Ciebie to jest fantasmagoria przede wszystkim, ale też poznawać się jako zwykłe osoby, poznawać ich codzienne życie, to czym się zajmują, jakie mają spojrzenie na świat. I u ciebie jakby jednym z takich głównych tematów, który się wybija chyba na pierwszy plan, o którym często jakoś siłą rzeczy wspominasz na Fantasmagieri, ale chyba nigdy się jakby nie zagłębiałeś w to i też to jest trochę pewnie tajemnica dla Twoich fanów i, i, i może warto byłoby jakoś nakreślić to, to wyraźnie. To oczywiście zależy od Ciebie, no ile Ty jesteś skłonny, żeby o tym mówić, ale mam na myśli emigrację do Irlandii. Okej. Okay, no. Pytaj, pytaj, co, co, co Ci konkretnie interesuje. Kiedy to zrobiłem? No to, to był chyba wrzesień 2004 rok. Dlaczego to zrobiłem? Bo chciałem po prostu wyjechać. Wcześniej miałem po prostu plany, żeby wyjechać do, do Ameryki. Ale jak wiemy, do Ameryki nie jest tak, tak prosto, prawda. Wyjechać trzeba mieć wizę, trzeba no, mieć raczej jakiś taki większy plan. A wyjazd do Irlandii, szczególnie jak właśnie otworzyły się bramy Unii Europejskiej. Był dużo łatwiejszy. I, I ten szlak jeszcze nie był taki przetarty, więc no, była gdzieś w tym jakaś przygoda. Na... No i już tak, już to siedzę, prawda? 12 lat praktycznie. No właśnie, jak się z tym czujesz? Nie... Znaczy, Czy znaczy, czujesz się strasznie? Zagraje, wiesz, więc... kiedy się czuję strasznie? Kiedy, bo ja jednak żyję tym, co się dzieje w Polsce. Ja nie mówię o polityce i tak dalej, bo taka to, to jest inna bajka. Ale żyję tym, co, jest, co się dzieje w Polsce, szczególnie na przykład, jeśli chodzi o o gry wideo, o fantastykę RPG, takie rzeczy. Ja okropnie żałuję, że właśnie nie, nie przez to, że nie mieszkam w Polsce, nie mogę być na tych wszystkich fantastycznych konwentach. Że ja muszę wybierać raz na jakiś czas, tylko mogę sobie wybrać jeden czy dwa, do, na który przyjadę. Więc nie, żadne krakony, pyrkony. Yy, w Warszawie co ostatnio się wydarzyło to taka wielka impreza, już zapomniałem jak ona się nazywała. Nie, nie jeżdżę na te IMY. No po prostu nie mogę na tym być. A, a gdybym był w Polsce, prawdopodobnie na co drugiej takiej imprezie był, bo to jest, to jest fantastyczne. Szczególnie na przykład, jak widzisz, jak perkon kiedyś wygląda, a jak wygląda teraz. Słyszałem sobie jakiegoś takiego starego odcinka Fantastycznej Fantasmagierii sprzed no, 7 lat, zdaje się. I rozmawiali właśnie tam, Gareth i, i trzymi się o, o Pyrkonie. I to był Pyrkon, który mi się wydawał, że jest duży, bo tam było chyba za 3000 osób. A teraz jest chyba za 30 albo 60 tysięcy. Więc jest po prostu totalna skala inna, nie? I wtedy mówią, że jest duży i tak dalej, nie? A tutaj po prostu jest zupełnie inna, i prawda? Ale chciałbym tam być, bo chciałbym, wiesz, spotkać się z ludźmi, bo to jest niesamowite. Jak ja byłem ostatnio na Pixel Heaven, i wiesz, ta możliwość zobaczenia wreszcie e, tych, tych. Tych gęb kochanych, wiesz, Piotrka, właśnie, te, Dawida, no nie, no tam mnóstwo ludzi, spotkają się ze słuchaczami. Którzy, którzy czasami jest tak, że wiesz, że nawet nie wiesz że, wiesz, że ja tutaj sobie gram w Boss Monstera z człowiekiem, który mnie zna, no nie, właśnie z, z podcastu. I właściwie dopiero, dopiero, jak żeśmy skończyli tam zabawę i tak dalej, tak wiesz, z rozmowy wyszło, że wiesz, słucha fantazmagieli. I tutaj pozdrawiam Michała, jeśli w ogóle będzie słuchał tego. I to jest, to jest, wiesz, fantastyczne, że po prostu jesteś w takim miejscu i przez to, że ja, yy, że jesteś w Polsce że możesz właśnie odwiedzać te miejsca, a ja niestety nie. Że ja nie mogę po prostu yy, być na każdej takiej imprezie i, i to mnie strasznie, strasznie boli. To jest taki największy mój, mój problem. No i, i dlatego staram się, jaka, Pixel Heaven jest taką imprezą, na którą staram się, yy, na której staram się być i w tym roku też, też będę i wiem, że będzie mnóstwo Mnóstwo naprawdę fantastycznych ludzi, z którymi można się spotkać. Właśnie będzie Ryszard, Wojnowski. Więc no, naprawdę jest, tego chyba mi najbardziej brakuje. Czyli mimo, że spędziłeś już 12 lat na tej Zielonej Wyspie, to wciąż masz silne powiązanie emocjonalne czy, czy mentalne z Polską. I, i pewnie, tak jak mówi chciałem powiedzieć, pytanie o to, czy tęsknisz za krajem jest oczywiste. Więc może nie spytam konkretnie o to, czy tęsknisz, ale jakie masz odczucia i na ile zastanawiasz się nad tym, co by było, gdybyś został w Polsce albo ewentualnie, co by się stało, gdybyś teraz do tej Polski wrócił? Znaczy, wiesz co, ja nie mam, nie, 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 nie snuję takich planów, dlatego, że, że nie wiem. Wydaje mi się, że jaka moja sytuacja jest na tyle dobra w Irlandii, że dochodzenie do tego poziomu, który, który już tutaj uzyskałem po tylu latach w Polsce, no nie, no na pewno był, może nie byłby bardzo utrudniony, ale nie byłby by tak szybki. Szczególnie, kiedy nas słyszysz, jak, jak na przykład wiesz, są te problemy z pracą, w sensie nie ze znalezieniem pracy, bo jeśli jesteś tam osobą w jakimś temacie wykwalifikowaną, to, to, to pracę znajdziesz. Tylko kwestia jest tego, na przykład wiesz, tych wszystkich słynnych już umów śmieciowych i, i wiesz, i, i tego obchodzenia takiego prawdziwego prawa pracy, no to to jakby to trochę cię deprymuje do tego, żeby w ogóle myśleć o powrocie, nie? Ale z drugiej strony, to jest, gdybym pewnie wrócił, to, to, to starałbym się gdzieś, nie wiem, mieszkać w jakimś dużym mieście, właśnie Warszawa, Kraków, Wrocław, to nie, gdzie, gdzie coś się mm. dzieje, no nie, ale to jest, to jest takie gdybanie, no nie wiesz. Na, na pewno rodzina gdzieś tam jest, jest też związana z Polską i, i moja że na przykład na pewno nie musiałbym jej przekonywać, gdybyśmy jakby, na przykład podjęli temat. Powrotu do, do kraju. Ale, ale to jest coś takiego, o czym przynajmniej w tym momencie staram się za bardzo, za bardzo nie myśleć. Nie? A jak wspominasz swój czas w Polsce? Jesteś w stanie zdradzić, w jakim wieku w ogóle wyjechałeś do Irlandii? Albo w, w, jakim, w XXI w jakim... wieku. <laughs> nie, no, generalnie to miałem 24 lata. To był taki okres. Zaraz po tym, jak Wiesz, to był bardzo ciekawy okres, w tym sensie, że to było zaraz po studiach, nie, skończyłem studia, tam magisterka i tak dalej, zrobione. O właśnie, to studiowałeś przy okazji. Yy, no, studiowałem na Politechnice Częstochowskiej, ale nie zdradzę dokładnie co, bo teraz po prostu, wiesz, wybuchłaby jakaś salwa śmiechu, a też nie chcę za bardzo podejmować temat, tego tematu, ale wiesz jak to jest ze studiami, czasami studia wybierają ciebie, a nie ty ale jeśli chodzi o właśnie o to, co, co wiesz, wcześniej robiłem, to, to, to było takie bardzo takie beztroskie życie, wiesz, gry i tak dalej. Współ, współtworzyłem właśnie tam w, w, z taki stref, w, czy współtworzyłem, może nie współtworzyłem, ale też pro, w, współprowadziłem taki serwis o grach strefa.com, by robiliśmy załogę G. Yeah, no, po prostu było dużo takich fajnych rzeczy, które były związane z grami, które się robią. I ja zawsze myślałem, że prawdopodobnie gdybym nie wyjechał, to bym, to bym się nadal siedział w branży. Ja, na przykład pracowałem w strefie właśnie ze Sławkiem Serafimem. Nie wiem, czy, czy, czy kojarzysz, więc no, który, który no, jest redaktorem, już poważnym redaktorem, szanowanym po latach w, w różnych serwisach i nadal pisze ciekawe recenzje i tak dalej, i tak dalej. Jakby, wiesz, Pewnie, pewnie moje życie byłoby bardzo podobne, gdybym został, ale wiesz, wtedy, wtedy jakby nie myślałem o tym i postanowiłem wyjechać i wiesz, no, trochę się zmieniło. I dopiero tak jak mówię, no, kilka lat, jakieś cztery, trzy, lata po, po przyjeździe do Irlandii, no nie odbudowałem w sobie taką pasję do, do gier, wtedy też zacząłem grać dużo więcej na, na konsolach. Zaczęło się oczywiście od Xboxa 360 i od tego wspomnianego live'a. No i tak to się potoczyło. No nie wiem, no tutaj, tutaj jakoś nie ma jakichś takich, jak wiesz, sekretnych smaczków i tak dalej. Na pewno, kiedy myśl o tych starych czasach, jak, jak to kiedyś by było, właśnie, z, czy z serwisami w ogóle gra, jak to, jak to wyglądało, a jak to wygląda dzisiaj, no to jest też jakaś taka nies jest niesamowita różnica w tym. I, I ja pamiętam, jak. To taka anegdotka. Ja pamiętam, jak prowadziliśmy. Strefę i mnie kiedyś właśnie zawołał szewi mi, choć, choć, pokażę coś, no nie? I pokazywał się mi serwis Online, kiedy on dopiero zaczynał. I Jak mu się to podobało, bo oni po prostu zaczęli z pompą, naprawdę, i oni mieli tam wszystko. I to było profesjonalnie. Oczywiście teraz y, to jest zupełnie inny serwis, no, ale nadal jest duży, nadal jest największy w Polsce, bez dwóch zdań, ale, ale wtedy po prostu było widać, y, wiesz, z czegoś czegoś niesamowitego. I, i, i to pamiętam w ogóle jak to, jak to wyglądało, no pamiętam też właśnie inne takie, takie sytuacje jak wiesz, jak to jest ale to już nie chcę mówić, bo to są ja opowiem ci po, po, po programie, tak żeby nie było, że zadałem jakieś sekrety i tak dalej, bo ktoś może słuchać kto, kto to pamięta i, 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 i wiesz, i się jeszcze obrazić, ale Dobra, to udostępnimy te fragmenty dla naszych wspierających na, patro, na patronajcie za pewnym drogiem tak. tylko tak w każdym razie dzięki za podzielenie się tą historią i też dziękuję Ci za te wszystkie poprzednie historie związane z Fantasmagerią. I zanim się pożegnamy, to jeżeli nas słuchałeś wcześniej, wiesz pewnie, że na końcu zadajemy naszym gościom cztery pytania. Cztery szybkie pytania, tak. cztery szybkie odpowiedzi też preferencyjnie, ale jeżeli potrzebujesz więcej czasu, żeby się zastanowić, to. Najwyżej się tak wytnie, korzystaj. tak? Wytnie się te pauzy. Tak, <laughs> nie ma sprawy. I zaczynamy od pytania, w co obecnie grasz. W tym momencie gram w Duma, Tego nowego Duma. Twoja ulubiona gra w historii. Oj, to jest, to jest ciężkie pytanie, ale tak na szybko to strzelę Fallout 2. Na jakie gry obecnie czekasz? Hmm, żeby tak szybko iść, niech to będzie Nomen Sky. I ostatnie pytanie, kogo najbardziej cenisz w branży? I tutaj mowa zarówno może być o firmie, jak i o osobie, jak i jakimś kolektywie osób. I nie tylko mówię o chociażby podcasterach, czy dziennikarzach, czy, czy twórca gier, ale możesz wybrać sobie dowolną osobę z dowolnego działu, który jakkolwiek wiąże się z grami wideo. Tutaj muszę trochę rozwinąć tę odpowiedź, bo nie ma takiej osoby, której bym, którą bym najbardziej cenił jest mnóstwo osób, które, które cenię i które, które uważam, że, że zrobiły wiele ważnych rzeczy i, i to są po jednej i po drugiej stronie barykady, prawda, bo można sięgać daleko, daleko w przeszłość, prawda, i, i, i wspominać właśnie wspaniałe czasy sekret serwisu i tam kolorowe postacie z tamtego okresu, ale powiem, że tak ostatnio jakbym miał już to tak skrócić, tam wypowiedź do jednej osoby, tylko to jest, potrzebny jest ten disclaimer, żeby nie było, że bo są odpowiadam i mówię od razu, że to jest Adrian Chmielasz. ale Adrian Chmielarz, człowiek, z, którymi, z którego nie wszystkimi poglądami się zgadzam i to nie chodzi o poglądy polityczne czy, czy, czy niepolityczne, bo to nie o to chodzi, chodzi o poglądy związane na przykład z, z grami, to podoba mi się, że to jest taki twórca, który, który zabiera głos, tylko ostatnio coraz mniej tego głosu zabiera. On miał taki moment dosyć długi, gdzie, gdzie Dużo krytykował, dużo pisał o różnych rzeczach, bardzo ciekawie, w, czasami w, w bardzo długiej formie, gdzieś to można by przedrukować do jakiejś książki, ale, ale no, wydawało mi się, że to jest właśnie to, czego brakuje trochę branży. To jest taki, taki twórca, który nie boi się mówić, wyrażać poglądów. I, i żeby Ale on taki... sam z nami, przepraszam że ci przerwę, ale to jest ważna kwestia, bo też jest. Przekonanie istniejące wśród branży, że Adrian to jest osoba, która chce za wszelką cenę się, się pokazać, jakoś swoje opinie wyrazić, być kontrowersyjnym, ale on sam nam przyznał w rozmowie w ramach naszego programu, że nie lubi się wystawiać na świecznik. Więc to, że teraz faktycznie no, no, jest o nim cicho, jest chyba czymś. Może jest skoncentrowany on na jakieś... to, ja to, Może bo. jest skoncentrowany na tym, co teraz robi, na czym pracuje. Może po prostu cały swój wolny czas poświęca właśnie na Destiny. No, nie, nie wiadomo, no. Ale, ale, ale to mi się podobało, dlatego że zwykle doszliśmy do takiego momentu, że gry stały się tak wielkim biznesem, że, że wszystko jest tak ostrożnie podawane. Że po prostu momentalnie gdzieś jakaś wypowiedź, nagrana gdzieś tam dla kogoś, w, jakiej, w jakiś mały wywiad dla małej strony, może stać się nie wiem, źródłem jakiejś wielkiej burzy w internecie, bo ktoś coś wyciągnie z kontekstu. Że ktoś coś powie, ktoś, bo ktoś coś powiedział, że ta i ta osoba powiedziała, że. No, ja, na przykład tak było z całą premierą Xboxa one, nie, że w pewnym momencie pewne rzeczy, no nie przebijały się tylko w postaci jakichś takich krótkich wypowiedzi, dlatego że jeszcze wtedy nic konkretnie nie było. I każda ta wypowiedź wywoływała burzę. Bo nie było tego kontekstu. I, I przez to ludzie się hamują, twórcy, jak udzielają wywiadów, to mają jakiegoś, jakąś, jak, jakiegoś, jakiegoś reprezentanta z tyłu, wiesz, jakiegoś pierowca który po prostu kontroluje tę rozmowę, który w, w danym momencie no, nie ustala gra, wiesz, granice rozmowy, mówi, kiedy ta rozmowa będzie przerwana, dlatego że y, przekroczyliście linię, albo o tym mieliśmy nie rozmawiać, albo to jest pytanie, na które nie powinien odpowiedzieć, i, i bardzo rzadko te wywiady z twórcami są czymś naprawdę interesującym. Zwykle to są takie szablonowe, bardzo wyświechtane formułki, które nie wnoszą nic ciekawego do, do, do tematu, nie? I, I służą tylko po prostu do nie, jakiegoś kolorowego PR-u, nie? I, I tego brakuje. A wydawało mi się właśnie, że kiedy... kiedy czy w, w kwestii yy, Gamergate, czy w kwestii właśnie Wiedźmina, tych kontrowersji związanych z, z wyglądem postaci drugoplanowych, że, wiesz, że, że bardzo mało jest opinii takich, e, dlatego że ludzie się bardzo boją jednocześnie bycia zjedzonym za tę opinię w internecie przez, przez fanów. I kiedyś było tak, że mogłeś powiedzieć, co chciałeś, i prawdopodobnie tylko ta grupa ludzi, do których to chciałeś powiedzieć, to usłyszała. A teraz gdzieś tam, wiesz, ktoś to chlapnie na Twitterze i o ile, wiesz, wydaje ci się, że masz tylko, nie wiem, pięciu followersów i nikt cię nie. nie nikt Powiedzmy, nie zwróci na to uwagę, to wystarczy, że ktoś, kto, kto ma w tym jakiś, jakąś agendę, podłapie ten tweet, użyje go do zilustrowania swojej tezy, że tacy i tacy ludzie są w internecie: patrzcie, proszę, no nie, i tak jest, nie. I to, jest, i, i to powoduje, że nie, nie potrzebujesz takiej prawdziwej cenzury, ludzie się sami cenzurują, bo się boją narażać, boją się wiesz, jakichś negatywnych opinii i tak dalej, że zauważ, że e, ile jest takich wymijających odpowiedzi, zadasz komuś pytanie. I on zamiast odpowiedzieć, wiesz, prosto, czy coś zrobić, czy nie, to będzie po prostu wymijająco odpowiadał albo, albo coś takiego. No I to taki, wiesz, tak jakby wchodzi język polityki, czyli takiego, żeby dużo mówić, ale nic nie powiedzieć, wszedł do, 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 do gier. No tak, bo PR-owcy i marketingowcy chcą zdobyć uwagę, chcą, żeby o nich, o ich grach mówiono, ale jednocześnie nie chcą żadnej wartości przy, przynieść w postaci informacji. Szczególnie, że właśnie, bo widzisz, jaki jest, jaka jest kwestia tego w całego finansowania przez społeczność i, i tak. Dawniej było y, o tyle dobrze dla, dla takiego serwisu, że mógł się spokojnie z, y, z gier, z reklamy gier, czy w ogóle z reklam utrzymać. I wydawcom zależało, żeby po prostu y, mieć dobry kontakt z serwisami, właśnie, y, wiesz, dawać im gry do recenzji, nie stawiać żadnych warunków, nie? Wiesz, coś, wiesz, nie, dam ci gry do recenzji, ale wiesz, dziewiąteczka minimum, bo jak nie, to. I wycofiają reklamę. Przecież ta słynna, wiesz, Gersman Gate, no nie, i Kenan Lynch, no to to był właśnie taki, takie pokłosie tego wszystkiego, nie, że tych, tych układów, układzików, no nie, które powstawały przez lata. I, i problem jest właśnie w tym, że yy, w tym momencie ci wielcy yy, wystawcy, wydawcy i tak dalej nie potrzebują pośrednika, jakim są serwisy. Że te serwisy, większość zauważ, że albo pozamykano, Albo będą zamykane wkrótce, bo są nierentowne, albo po prostu zaczynają jakby, yy, nie wiem, nie tylko o grach pisać, tylko wiesz, o popkulturze, wiesz, no Polygon już zaczynało o filmach, Albo serialach. są finansowane, albo są finansowane właśnie przez społeczność. I jak to, jak to jest film. właśnie Częściowo to. Częściowo robi to Giant Bomb, o. To, teraz ludzie z Game Trailer przecież się finansują społecznościowo, tak samo Greg Miller z Jimquisition, nie? Jim Sterling. Zdecydował się po prostu przejść na, na, na swoje i, i okazuje się, że wychodzi na tym lepiej niż, niż wcześniej. I to jest właśnie fantastyczne, bo żaden reklamodawca, żaden wydawca nie zamknie im ust. Wiesz? Oni jak będą chcieli, to oni sobie kupią sami grę i ją zrecencuję w taki sposób, jak oni będą chcieli. Nikt nie musi im smarować, zlecać i tak dalej. Wiesz? Jakby nie ma czegoś takiego, że wiesz, dostajesz pieniądze. Nie tylko, żeby zrecenzować grę od wydawcy, ale żeby oni powiedzieć i tak dalej. Bo, bo to, jest jak, to jest jak merchandising, czy jak to się nazywa, wiesz, na półkach, w supermarketach. No. Firmy płacą niesamowite pieniądze, niesamowite pieniądze, żeby ich produkty były, wiesz, na półce gdzieś tam super widoczne, nie? A nie gdzieś tam z tyłu, prawnie niedostępne i tak dalej. I wiesz, to jest śmieszne, bo to jest przykład supermarketu, ale tak samo jest z grami, tak samo jest, wiesz, z serwisami i tak dalej. Myślisz, że, wiesz, że w tym momencie akademikom. Są mniejsze firmy, którym zależy, żebyś o nich pisał, i one jeszcze będą cię traktowały właśnie wiesz, z szacunkiem, a już tacy duży wydawcy to powiedzą, no, wiesz, nie podobała mi się ta scenia. Wiesz, dałeś Assassin's Creed 7 na 10 sorry, ale nie zapraszamy cię na imprezy Ubisoftu, tak. nie dajemy ci gier do promocji, nie udzielamy wywiadów, nie komentujemy rzeczy i tak I wiesz, i nawet takie wielkie serwisy jak Kotaku miały swoje starcia z Ubisoftem i chyba to, to, to starcie z Ubisoftem nadal trwa, mieli swoje starcie z Sony, a no ale Sony jednak przyznało, że jednak potrzebują Kotaku, jako, jako tego, że no, Kotaku jest jednak takim, jednym z najważniejszych centrum informacji, wiesz, takiego, takiego, takiego źródła, do którego zawsze każdy sięga, no nie, I jednak potrzebujesz kogoś takiego, no, nie? nie chcesz sobie e, zrobić wroga z takiego serwisu, ale no to powoduje, że wiesz, że e, że jednak Wydawcy, czy te, te wielkie firmy, korporacje są na tyle silne, że one sobie będą sami robić PR. Co mi szkodzi, jako, jako e, Blizzard, zrobić swój własny serwis, w którym ja będę reklamował swoje produkty, będę z, e, robił swoje konwenty, nie będę płacił nie wiem, niebotycznych pieniędzy za to, żeby mieć jakiś skrawek e, przestrzeni na jakichś targach typu E3. Ja sobie zrobię swoją własną imprezę, na którą ludzie będą się zabijali, jeśli chodzi o bilety. No, no tak, jest teraz nawet trend, chociażby prowadzony przez Ubisoft czy Sony, na tworzenie własnych blogów, gdzie no, treści na temat ich gier mogą być dystrybuowane w pełni mogą być w pełni kontrolowane i dystrybuowane tak, tak, jak chcą. Więc w momencie, gdy te, te ich blogi się rozrosną, a już są sensownych rozmiarów, to tak naprawdę portale growe czy media growe stają się bezużyteczne prawie że, bo grę można reklamować też no, chociażby samodzielnie w social media, e, czy, czy na Twitterze, czy na Facebooku a recenzje też już tracą chyba trochę na wazę. Tak, no ja w ogóle najbardziej żałuję tego, że serwisy zaczęły odchodzić od tego takiego modelu, który był kiedyś, jeśli chodzi o, że, że, że strona o grach to był taki, to była taka i encyklopedia i, i, i zbiór wiadomości i recenzji i zapowiedzi i, i tam no po prostu była, czasami była przepakowana, wydało ci się, że jest przepakowana, ale zawsze miałeś ten, ten ten główny feed z wiadomościami gdzieś tam dostępny, ale miałeś też inne, różne rzeczy. Ale w pewnym momencie przyszła taka moda na, 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 formu, na formatowanie dużych serwisów jak blogi. Czyli po prostu jeden wielki stream informacji takich wielkich, boom i pyk, no nie? No w, U nas, tak jak mówię, no, jak, jak, była, jak, była, jak była, jak powstało gry online, no to, to był taki kombajn, to był duży serwis. Teraz to nadal jest duży serwis, ale już jest taki taki inny, taki, taki bardziej płynny. No, oczywiście on i tak nie, nie doczekał się powiedzmy, do takiej, takiej drastycznej zmiany, jak na przykład do, jaki doczekał się e, Gamespot, nie, bo Gamespot kiedyś to po prostu była ta, taka strona, że, wiesz, jak ja na wchodziłem, to jakbym wchodził do świątyni, w ogóle serwisowo grach, nie, wchodziłem tam po prostu nie dość, że wszystko znajdowałem, to tak po prostu z taką czczą się, się traktowało wszystko. A, a teraz to jest taki bardziej blog, nie? Z recenzjami ze wszystkim, no nie i tak dalej, ale ja już po prostu z GameSpot nie korzystam. I oczywiście to też jest to, że podcasty, i to jest nawiązujące do tego, co wcześniej mówiliśmy, ułatwiły nam wiele rzeczy, dlatego że teraz podcast może załatwić wszystkie twoje praktycznie potrzeby związane z, na ze zdobywaniem informacji o nowych grach, o tytułach. O jeśli chodzi o recenzje, bardzo często wiesz, jakieś takie naprawdę krytyczne uwagi możesz usłyszeć, na przykład tylko właśnie w takiej dłuższej wypowiedzi, a nie w krótkiej recenzji, i to jest, to jest coś takiego, że po prostu w tym momencie podcasty, na których po prostu się nie da za bardzo zarabiać, bo niestety póki co nawet te największe serwisy z tych reklam dużo nie zarabiają, no, wypierają te, te główne treści, wiesz, tak jak kiedyś było, że y, internet zabił y, gazety papierowe, <laughs> tak teraz, nie wiem, podcasty może zabijają inne rzeczy, ale jakby internet zjada swój własny ogon trochę. I, i, i jakby, ja nie wiem, y, ten cały model właśnie z takiego finansowania społecznościowego, czyli omijanie reklamodawców, moim zdaniem jest naj, najbardziej sensowny. Oczywiście on może doprowadzić do tego, <laughs> może mieć jakiś krach no nie gospodarczy, no bo tak, bo większość tych firm... Y, jeśli nie będzie się reklamowała, to może mieć na przykład mniejszą sprzedaż i tak dalej, ale pewnie orientujesz się, jak, jak dużo trzeba wyświetlić banerów reklamowych, ile trzeba mieć wyświetleń wideo y, na YouTube, żeby w ogóle parę dolarów zarobić, żeby to były jakieś grosze. A dla kogoś, kto jest fanem Twojej pracy, wysłanie, nie wiem, pięciu dolarów, które na przykład ty byś zarobił dopiero wtedy, kiedy Twój film obejrzy nie wiem, 2000 osób, to jest, to jest chwila. I to jest dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, żyje za granicą, no to jest kwestia, nie wiem, hamburgera, czy coś takiego. Ale to, ale to jest taka mała cegiełka, która po prostu, widzisz, więcej znaczy niż, niż wszystko inne. I, I to jest przyszłość, nie? I to, to widać. Teraz to jest zakład nie, Jesteśmy w Polsce oczywiście zawsze trochę do tyłu za zachodem, bo, bo ten patronite polski i tak to, dalej, to jest taka pochodna tego patronu, ja nie pamiętam jak się nazywa. Mhm, Tak, nazywa. Tak, tak. Oczywiście takich serwisów jest mnóstwo. Nie? Ale to się zaczęło od, od Kickstartera, później przez Indiegogo i tak dalej, i tak dalej. I na pewno za, za parę lat te, te duże serwisy nie znikną, ale będzie straszna zmiana na, na, na tym coś, co wiesz, w sposobie, w jakim właśnie finansowane są, są duże media. Bo na przykład taki poligon on nie, on nie przynosi żadnych zysków. To jest to jest. To oni tam już, pamiętasz na słynny motyw, jak oni nakręcili czy napisali fantastyczny reportaż z Polski, po czym ta ekipa okazała się, że została zwolniona. Nie? Została zwolniona. Tak, no po prostu oni doszli do wniosku, że to jest nierentowne dla nich. Oni chcieli wejść z pompą, wiesz, całe te Vox Media chciało zainwestować, wiesz, w, w coś, co wydawało się, że po prostu. Jak awatar, jak siłą pieniądza, po prostu te, te set, 200, 300 milionów dolarów na no nie, oni, oni zrobią produkt, który automatycznie będzie numerem jeden, właśnie przez, przez tą siłę pieniądza, w, władowaną w te inwestycje. No, okazało się, że e, trochę się przeliczyli, szczególnie, że poligon właśnie jest bardzo specyficzny, bo jest prowadzony przez ludzi, którzy e, jakby krytykują z, tych ludzi, którzy. Na, dla, dla których, do których jakby chcą dotrzeć. Bo to jest tak, że wiesz, kiedy oni na przykład tam wyszci, tak zwani Social Justice warrior, nie, Warriors, kiedy oni opowiadają o, o pewnych problemach, które są w Wiedźminie, to oni krytykują graczy, tych właśnie graczy, którzy, którzy, grają, gra, którzy czytają ich, za to, że, że są mizoginami, że są szowinistami, rasistami tak dalej, nie wiem, żeby zyskać jakieś pochlebstwa osób, które w ogóle się grami nie interesują, które i tak myślą, że gry są dla, dla dzieci i, i właściwie no tak. y, nie zawierają nic innego, tylko po prostu cycki i przemoc. No i to jest to, jest to, to jest problem, no, ale to się zmieni. Teraz nie wiem, czy widziałeś y, Glixel, tak się nazywa, czy, czy. Wiem, że chyba Rolling Stones wchodzi na, na rynek właśnie serwisu gier. i nie wiem, co tam dokładnie będzie, ale. No że po prostu nadal jest jakaś chęć zrobienia jakiegoś czegoś dużego i zainwestowania w to dużych pieniędzy i pójścia właśnie w takim, w bardziej takim opiniotwórczy, taki bardziej opiniotwórczy serwis. Taki, taki związany z osobowościami, który, które chcesz śledzić. Bardziej niż zrobienia takiego serwisu z recenzjami i dalej. Bo recenzje odchodzą do lamusa właśnie dlatego, że albo jesteś przekonany do kupna jakiejś gry już wcześniej, bo ci nakręcono tak hypem, albo jak chcesz zobaczyć jak jakaś gra wygląda, wchodzisz na YouTube'a i to widzisz. Wiesz, czy masz do czynienia. Taka, taka, taka prawdziwa recenzja z, jest po prostu czymś z lamusa, no bo bardzo mało ludzi teraz czyta i tyle, no. To, to, to się, wiesz, wolą pewnie poświęcić czas na czytanie książek niż, niż recenzji, no i tyle. No. Ale to jest temat Rzeka. Trosze, na rzeka. Troszeczkę nam się to, ta odpowiedź na to pytanie rozszerzyła o paręnaście minut. Ale myślę, że warto było ten temat kondycji mediów growych poruszyć. No i to było ostatnie pytanie, więc zanim się pożegnamy i pomachamy naszym słuchaczom, mimo że nie mogą nas niestety widzieć w naszym wspaniałym studiu, w samym centrum Warszawy, w najwyższym punkcie Warszawy, to zanim się to zrobimy. Tak. To, to nasza nasz, nasz partner od samego początku. Zanim to zrobimy, to powiedz jeszcze, proszę, naszym słuchaczom, gdzie mogą Cię znaleźć, gdzie byś ich odesłał, zarówno osoby, które znają Fantasmagierie, jak i te osoby, które dopiero się teraz o Tobie dowiedziały. A także podaj, proszę, adres, pod którym mogą Cię Twoi fani, a także osoby, którym się generalnie podoba to, co robisz, wspierać finansowo. No, powiedzmy, z, z tym aspektem zobaczymy, ale w każdym razie na pewno zapraszam na stronę www.fantasmagiria.net i to jest to jest strona, która wygląda archaicznie, ale to jest tak, że ja mam po prostu sentyment do, do, do tego szablonu i do tego, jak wygląda ta strona i do tych wszystkich komentarzy, które tam były i zawsze się boję, że gdybym musiał coś zmienić, to <grybujesz> mógłbym naruszyć ten... E, e, ten relik, którym jest dla mnie na to, to miejsce, prawda, to prawda, oczywiście ono może po prostu na pierwszy rzut oka odrzucać, ale ja mam nadzieję, że osoby, które po prostu wyjdą na scenę, jednak zaczną słuchać podcastu i być może im się spodoba, być może nawet sięgną po stare odcinki i jeśli będą to robić, to przestrzegam, że po pierwsze, jakość starych odcinków techniczna jest bardzo, bardzo słaba. I dwa, że że jest że to odcinki są specyficzne i naprawdę trzeba trochę, kilka ich posłuchać, żeby się przyzwyczaić do tego, w jaki sposób rozmawiamy i, i jakie tam są emocje. Ale naprawdę zapraszam do słuchania Fantazmogie. Jeszcze raz dziękuję tej Adrianie za to, że, że mnie zaprosiłeś, że miałem okazję. Z tobą porozmawiać i, i, jakby, wyrzucić z siebie o rzeczach, których właściwie normalnie w normalnie nie rozmawiam, dlatego że, jakby, historia podcastingu tego polskiego to jest taki temat, który <laughs> akurat nie, nie jest do poruszenia w Fantasmagierii, no bo część ludzi albo go zna, albo po prostu to też jednak bardziej bieżące sprawy są komentowane u nas niż, niż, niż takie właśnie jak to. No, jesteśmy też na Facebooku, facebook.com. Ukośnik, podcast Fantasmagieria. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli chciałby ktoś do mnie napisać, lub jak, jak powiedział Adrian, coś przesłać, to jest adres <noise> dachmanmaupafantasmagieria.net. Ale w każdym razie na pewno www.fantasmagieria.net tam wszystko znajdziecie, wszystkie odcinki itd. Więc bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję wszystkim drogim e, słuchaczom. E, ten i tamtego podcastu, yeah. czyli przynamy, zmienionej nazwy podcastu dwóch i ten trzeci. Tak, to będziemy musieli tę nazwę zmienić przynajmniej na ten jeden raz, ale mam nadzieję, że Oskar wróci i w jego imieniu, tak samo jak w moim imieniu, dziękuję ci Damianie za Pojawienie się to zaszczyt dla nas gościć tak ważną osobę dla polskiego świadka podcastingowego. Ja się bardzo się tutaj bolo... zarumieniłem, <śmiech> <śmiech> muszę przyznać i to ja bardzo się cieszę, że znalazłem się w gronie wybranych osób do, do tak fajnej inicjatywy jak wasz podcast, bo to jednak jest, jest ciekawe, że znaleźliście taką fajną niszę, żeby rozmawiać właśnie o grach, ale nie w taki inny sposób jak, jak inne podcasty, tylko robić to bardzo ciekawie. Dziękuję Ci, to ja też się teraz zrumieniłem, mimo że Oskar tutaj nie ma z nami, to on pewnie też to jakoś magicznie usłyszał i również pojawiły się wypieki na jego policzkach. A mi pozostaje chyba życzyć, żebyś po pierwsze dobił do 10 lat nagrywania i żeby przynajmniej pojawiły się kolejne 150 odcinków, żebyś był w stanie świętować tą pięciosetkę, bo już do niej powolutku się zbliżasz. I jeżeli uda nam się tę rozmowę opublikować jeszcze przed Pixel Heaven, to zachęcamy, żebyście, jeżeli tam będziecie zagadali. Do Damiana, a będziesz, Adrianie, tak, też? Ja miałem być, ale wygląda na to, że niestety się nie uda, więc, więc tym razem nie, ale dlatego zachęcamy, żebyście chociaż między innymi poznali Damiana osobiście, a także inne postacie z naszej branży, bo będzie ich sporo. Mi będzie świata. bardzo miło, na pewno spotkać się z każdym, kto będzie miał takie młody. Dobra, to do zobaczenia na Pixel Heaven z Damianem i z innymi osobami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz Damianie, dziękujemy Wam słuchacze i do usłyszenia. Mam nadzieję, że tym razem bez opóźnienia. Cześć. Cześć hej.